To nie jest film, to jest rzeczywistość. Witam się z Mekki. Biegaczy górskich, biegaczy trailowych, a mianowicie z Chamonix. Bonjour. Kurde, na to wszystko. I teraz wiecie, przechadzam się na lajcie po tym miasteczku i to w nie byle jakiej roli, bo przyjechałam do Chamonix nie biegać, a supportować. Jelmarumeczki. Czurboborówka. Witamy oficjalnie z drogi, jesteśmy gdzieś pod Piotrkowem. I czeka nas jakieś milion kilometrów, a wyruszamy gdzie? UTMB Chamonix. Yeah. Tak więc która przeleci, miejmy nadzieję, wierzymy w to. No, koronny dystans, czyli 170 km. 10 razy Kasprowy. I wraz z Weroniką, również jej fizjoterapeutką i koleżanką, doszłyśmy do wniosku, że nie ma lepszego sposobu na spędzenie urlopu niż bycie w sercu tego wszystkiego i po prostu odciążenie Pauliny logistycznie, wsparcie dobrą myślą. Dobra. Tak, już druga jest w piecu, za niedługo to jest wielkość, tak? No czekajcie, no. To jest mini wersja. Trójkę trzeba tankować. Przepraszam, a jaka to jest sytuacja? Jeden musi trzymać, kręcić. Drugi musi dusić i jeszcze trzeci musi wkręcać. A ja zaryzuję, no tak tego. Dzisiaj podzieliłyśmy się troszkę, bo Paulina z Weroniką wyruszyły na rekonesans trekkingowy trasy UTMB, a ja lecę na Le Brevent na wysokość 2500 metrów. Z hakiem. Do Chamonix przyjechaliśmy wczoraj po prawie 20, ponad 20-godzinnej podróży, ale szczerze obawiałam się, że będzie znacznie gorzej. Jechałyśmy z Pauliną, Weroniką, a we Wrocławiu dosiadł się Tomek. Więc mega fajna ekipka, wygodnie, a jako że Honda Pauliny jest na gaz, to też aż tak bardzo nie uderzyło po kieszeni. Jak przyjechaliśmy do Chamonix, no to mieliśmy niezbyt jeszcze zrobione zakupy, wiecie, czy zakwaterowanie ogarnięte. No to poszliśmy na samo miasto i uznaliśmy, dobra, ten jeden raz idziemy szukać żarcia tam na miejscu. Udało się znaleźć całkiem fajną lokalizację, gdzie były też wegeburgery. I słuchajcie, jak to jadłam, mówię, cholera, to jest ryba. No, nie wierzę, nie, że wiecie, nazwali rybę wege, no i daję do spróbowania mięsożercom. Nie, spoko, to nie pachnie jak ryba, a ja już szczerze nie pamiętam. Może to głupio zabrzmi, ale mówię, kurde, tekstura podobna. Nie, nie martw się. No i okazało się, że to jest w ogóle zrobione z ziemniaka, jakichś takich rzeczy. Generalnie bardzo dobre. No ale burger za 18 euro, jakby tak zacząć to przeliczać, no to zwariujesz. Zjedliśmy te burgery, poszliśmy pochodzić, no i uznaliśmy, że przecież od 24 godzin nie piliśmy jeszcze kawy. Usiedliśmy sobie przy samej mecie w sercu Chamonix. Pijemy sobie mrożoną kawkę z widokiem na metę. No i wiecie, siedzimy sobie tak
na tej kawie wbiegał pierwszy gość i słuchajcie, jaki to był aplauz. W życiu czegoś takiego nie widziałam, nie czułam, gęsia skóra. Mówię, o kuźwa, w sensie ja na to patrzyłam na transmisji, zawsze wiecie, rok w rok, tydzień z życia wyjęty, bo jest UTMB. A teraz sobie siedzę, macham nóżkami na tym stołeczku, sączę sobie zimną kawkę i patrzę na po prostu elitę biegów, elitę biegaczy, na kibiców, na ich radość, doping i że jestem tu, nie? I to dla mnie było takim niesamowitym przeżyciem. Marta, naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. 1500 metrów, czyli mam jeszcze jakieś 1000. Lecę tam, a tu już widać, zobaczcie, to są chyba lotnie, nie? Paralotnie to mają silniczki, a wydaje mi się, że to są lotnie? Nie wiem. O, widać, gdzie zmierzamy. Tam. I tam. Więc jeszcze mamy kawałek, ale z takimi widokami, jeszcze z widokiem na lodowiec cały czas, to jest naprawdę magia. A w dole jest Chamonix, skocznia, a meta jest, no kurczę, ja wskazuję palcem, ale raczej źle to widać. Słychać w ogóle głos speakera, który motywuje, ej, ciśnij dalej, już prawie meta. O mnie jeszcze kawałek. Więc żeby się tutaj nie zabić, a podkręcić tempo, wkładam telefon za pazuchę i lecę. Pochodziliśmy troszkę po tym mieście, spakowaliśmy się i pojechaliśmy na zakwaterowanie. 3 km od samego centrum, na takiej górce, kurczę, pod samym wyjściem na szlak na lodowiec. Widok z balkonu jest w ogóle... urywa tyłek. No i śmieszniej było, bo dostaliśmy instrukcję na bo to jest na Airbnb, nie? Instrukcję wejścia i gdzie jest kluczyk. Słuchajcie, byłam w wielu escape roomach, ale tyle, ile się nazgadywałyśmy, gdzie faktycznie jest ta skrzyneczka, to w ogóle śmiechu warte. W końcu ta skrzynka w ogóle znalazła się między jakimiś butami, w jakiejś szafie, która wydawała się w ogóle puszką instalacyjną, czyli byłyby tam jakieś kable. No w ogóle śmieszne, no ale pokoik, cały taki apartament, bardzo fajny. Zgadałyśmy się z Darkiem i Bartkiem, zapewne kojarzycie ich z Ultrabiesa, mega fajne ziomki. No i też oni w sumie niewiele po nas przyjechali, bo oni za to lecieli do Frankfurtu i z Frankfurtu do Genewy, no i busem już do Chamonix. No to troszkę się tam poagarnialiśmy, pogadaliśmy, no i wróciliśmy idziemy na trening. No pewka, ale luźno. Ano luźno, 40 minut do Chamonix z powrotem. No i fajnie było, polataliśmy leciutko tempem 6.0, no i wróciliśmy się chill out. No i jak to po podróży i generalnie jak to w społeczności biegaczy jest. Godzina 10.11, dziękuję, dobranoc i mega fajnie odpoczęliśmy. No a dzisiaj też luzik, śniadanko, no i ja wybyłam na szlak, chłopaki też się czymś zajęli, no i dziewczyny na rekonesans trasy, więc nie ma nudy, ale też nie ma zajeżdżania się, jest jedna wielka frajda. Przede mną jeszcze ile? No z kilometr z hakiem, żeby dostać się tam jest kolejka. O, tutaj latają sobie. Pokazuje mi 250 metrów up, więc nie ma tragedii, aczkolwiek no już zaczynam trochę czuć tą wysokość.
mogę sobie na spokojnie pofotografować, ponagrywać, posiedzieć i popić kawę. Żadne zawody, żadne ciśnienie. Ach, naprawdę jest... No powiem tak, robi to przeogromne wrażenie. Niesamowite. Odkąd się znalazłam tutaj w Chamonix, to czuję się generalnie tak, jakbym żyła w takim filmiku Salomona, że wiecie, że to jest po prostu wyciągnięte z tych filmików. No bo jak się tak ogląda to wszystko, czy tam filmiki North Face'a, Hoki, no cokolwiek, to kurde, wiecie, obracasz się i jesteś tu. I kurde, jakbyśmy w tym Chamonix, to tam jest jeden sklep sportowy na drugim. To nie jakieś badziewie, tylko tak, Patagonia, Salewa, Mamut, North Face. I wiecie, te marki są dostępne w Polsce i tak dalej, ale widząc osoby, które są całe ubrane w rzeczy z tych filmików i są takie normalne, pogodne i wy między nimi jesteście, to też zmienia perspektywę na zasadzie, kurde, no to nie jest film, to jest rzeczywistość. Cześć! Mamy tutaj Tomka, o którym wam zresztą opowiadałam. I razem sobie tutaj przyjechaliśmy. No i Tomek, schodzisz z Brewentu. Tak, z Brewentu. No, chodziłem sobie od drugiej strony, spotkaliśmy się. Ja dzisiaj trekkingowo, nie biegowo. Przyzwyczajamy się do wysokości. Czekamy na piątek. A podekscytowany? Oj, bardzo. No, to będzie. Myślę, że to będzie coś, co zapamiętamy do końca. No, a ja już mam takie poczucie, że już to zapamiętamy do końca. O, to tak, to też. No. Tak, więc towarzyszy nam bardzo dobra energia, jest przepiękna pogoda, kultura na szlaku. Ładujemy baterie. Na cały kolejny rok, aż do kolejnej przygody. No nie, będą wcześniej jeszcze jakieś, ale tak, trzeba naładować. Trzeba naładować. A tam już widać cel. Le Brevet. Zbiegam sobie, jest naprawdę bardzo przyjemna dróżka, z takich dużych kamieni. Trochę mi to Tatry przypomina, ale jest naprawdę całkowicie pięknie. Palicho to, że się ogląda to, nie? Ale że tobie, że ty tu jesteś, że ty, przecież ty się do tego nie nadajesz, że jesteś out of the place, wiecie, taki imposter syndrom zawsze nam towarzyszy, przynajmniej zdarza się, nie? A to jest tak, jesteś tu, tam jest lodowiec, tam jest Mont Blanc i ty sobie tu hasasz, nie wiem, może za bardzo to przeżywam, ale mam takie wrażenie, że to miejsce też wyzwala takie niesamowite emocje, taką wdzięczność właśnie, taką radość, że naprawdę marzenia się spełniają i trzeba po prostu do tego dążyć, bo naprawdę warto. Tam przed chwilą byliśmy, Le Brevent, i sobie tak tutaj zbiegliśmy. A teraz czeka mnie zbieg takimi uroczymi serpentynkami. 21 km za mną. Jestem bardzo zadowolona, było bardzo fajnie i mogę z czystym sumieniem, z lekkim sercem polecić traskę. I nawet miałam taką refleksję, kurczę, czy bardziej mi się podoba tu, czy w Dolomitach. I taka pierwsza myśl to była tu. I to chyba przez to, że tutaj miałam możliwość po prostu usiąść sobie na kamieniu i popodziwiać. Miałam możliwość wypić sobie kawkę w schronisku i generalnie tak trochę przystopować, zastanowić się, gdzie jestem w życiu, na czym mi zależy, ile mam i tak dalej. I chyba przez to mam taki bardziej
emocjonalny powrót do tego stosunek i bardziej mi się podobają, ale nie umniejsza to absolutnie Dolomitom. Wydaje mi się, że jak tam wrócę i spędzę tam na luzie trochę więcej czasu, to też będzie trochę inaczej. Tak więc ja już kończę, idę do naszego domku pod lodowcem, więc mam taki widok, ale już tylko idę, ile można biegać.